Cześć, tu Kala. Dzisiaj przychodzę, żeby pokazać Wam album Komuniny, który wykonałam jakiś czas temu jako inspirację dla gościnnego design teamu Craftoclock. Starałam się, żeby na każdej stronie można było zmieścić zdjęcia 10x15. Pierwsza strona to jest ramka. Tutaj można bez problemu taki format zmieścić. Kolejna strona, wydrukowana pieśń kościelna oraz troszkę się nie mieszczę, oraz dynamiczny wodospad. Oczywiście strony mieszczą format 10x15. Tutaj mamy pierwszą matę na zdjęcia, jest wykonana na papierze metalicznym, widać. Oczywiście zdjęcie 10x15 się mieści. Można je nakleić w stronie bądź w jedną stronę, jak to woli. Mata jest od razu zamknięciem do klapek na następną stronę. Na klapkach również mieszczą się zdjęcia 10x15. Kolejna strona to harmonika. No, to słoniło. Oczywiście również 10x15 format. Tutaj mamy kieszonkę klasyczną. Mata. Pod matą jak najbardziej można zmieścić tutaj zdjęcie. No i tutaj właściwie powtarza się układ stron. Mamy kieszonkę z matą, harmonijkę. Mata na zdjęcia. Otwierane klapki. Kolejna wydrukowana pieśń kościelna oraz dynamiczny wodospad. Tutaj jeszcze muszę dorobić chwostki. Na koniec, no w tej chwili trochę luźny, ale mamy tutaj przeźroczysty bellyband. Do tego mata. Oczywiście można tutaj dołożyć więcej zdjęć, spokojnie się zmieści. I to koniec albumu. Dzięki, pa.